Niemiecki atak na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczął II wojnę światową. Największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii ludzkości. W czasie wrześniowych walk wojska niemieckie postępowały z wyjątkowym okrucieństwem. Lotnictwo atakowało ludność cywilną, a Wehrmacht na zdobytych terenach dokonywał masowych egzekucji. 17 września na teren Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Już 22 września 1939 roku w Pałacu Branickich odbyło się spotkanie oficerów niemieckich z oficerami sowieckimi. Nastąpiło uroczyste przekazanie Białegostoku Sowietom. 22 października 1939 roku władze sowieckie przeprowadziły zmanipulowane i sfałszowane wybory do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej, które miały stanowić usprawiedliwienie wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. Białystok stał się częścią Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. O bohaterskiej obronie Białegostoku we wrześniu 1939 roku przypomina pomnik usytuowany przy alei Jana Pawła II. Wydarzenia z okresu II wojny światowej upamiętniają również inne monumenty w mieście, między innymi pomnik mordu katyńskiego i grób nieznanego Sybiraka.